Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj w końcu długo wyczekiwane przedstawienie postaci widzów, dlatego że masa osób czy to na czacie, na streamkach, czy to w komentarzach na YouTubie pytała mnie, kiedy w końcu pojawi się kolejny odcinek z tej serii bo fakt faktem dość długo go nie było było to spowodowane tym, że przede wszystkim starty serwerów nie, w połowie listopada wystartował W60, za chwilę wystartowało EU1, no i tak na dobrą sprawę mieliśmy co robić, mieliśmy z czego nagrywać no a przedstawienie postaci widzów to jest taka seria dodatkowa, która ja wspomniałem kiedyś, że będzie się pojawiać tak jako średnio raz w miesiącu no ale teraz ta przerwa była dłuższa, tak czy inaczej już wracamy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę w tym momencie, zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitch'a. Linki są przypiętym komentarzu oraz opisie No i możecie już może bardziej pod koniec filmu pisać w komentarzu, która postać dzisiaj pokazanych Wam się najbardziej spodobała i dlaczego. Chętnie sobie poczytam no, i pewnie dużo osób zada pytanie, jak można dostać się do tej serii. Przede wszystkim należy wysłać swoje zgłoszenie na Discordzie. Tak jak powiedziałem, link do Discorda macie i w przypiętym komentarzu, i w opisie. Także na spokojnie znajdziecie. No i jak to zrobić? Przede wszystkim zasady są takie, że jeżeli macie postać z poziomem jakimś tam poniżej 400 po prostu, to żeby się zgłosić do tej serii, musicie być albo subskrybentem na Twitchu, albo wspierającym na YouTubie. To jest pierwsza sprawa. Natomiast jeżeli macie poziom ponad 400, to. Nie musicie należeć do tego grona tylko po prostu wchodzicie na Discorda, wchodzicie na kanał Boty no i w przypiętych wiadomościach na kanale Boty macie wiadomość od bota API tam sobie do niej przechodzicie. No i generalnie wybieracie z takiej powiedzmy rozwijanej listy przedstawienie bot się do Was odzywa, Wy tam w prywatnej wiadomości do tego bota odpowiadacie na kilka pytań oczywiście odnośnie waszej postaci no i Wasze zgłoszenie jest wrzucane do mnie na taki kanał specjalny, który tylko ja widzę no i po prostu z tego Biorę kolejne postacie. Tylko dlaczego tak, jakby niższe poziomy mogą brać udział, tylko jeżeli tam są subskrybentem na Twitchu albo właśnie wspierającym na YouTube? Ano dlatego, żeby nie było spamu. Oczywiście ciekawiej ogląda się takie postacie, które mają właśnie ten poziom 400 i wyższy, więc po prostu chcę uniknąć spamu jakimiś niskimi poziomami, dlatego też taką zasadę wprowadziłem. Jeżeli ktoś jej nie spełnia, no to ja jego podanie, że tak powiem, odrzucam. On to też widzi oczywiście, no i zazwyczaj to jest właśnie powód, dlaczego jakieś tam podania odrzucam, bo nieraz się tak zdarza i potem mnie ludzie pytają. No a jeżeli zaakceptuję, no to wiadomo, że będziecie w kolejnym odcinku. Tak jak już chyba powiedziałem, lub też nie, nagrałem ten odcinek 8 lutego, więc postacie są ze stanu powiedzmy na ten dzień. Wy to chyba dostaniecie 9 lutego. No i oczywiście lecę sobie w kolejności zgłoszeń od najstarszej do najnowszej. Tu jakby, żeby była jasność. No i chyba możemy zaczynać, bo dość długi ten wstęp, ale chciałem wszystko jakby przypomnieć, no i oczywiście powiedzieć. No i pierwszą postać, którą w dzisiejszym odcinku sobie sprawdzimy... Jest to Bart, 371 level postać Joshman. No i on w swoje zgłoszenie wysyłał już 24 października, w sensie już, no, bardzo dawno temu, także troszkę sobie poczekał. No ale widzimy, że Joshman tutaj cały czas gra, wtedy miał poziom 270, teraz ma już 371. Serwer, na którym gra, to jest serwer W58, styl gry Echo. No i dopisał, że start postaci był, free to, był jako free to play, od 70 poziomu zacząłem kupować kupować pakiety, czyli no od 70 poziomu po prostu zaczął grać Eko, no i co my tutaj mamy ciekawego, jest już powiedzmy w top 100 z tego serwera, W58 to nie jest jakiś gigamocny serwer, ale oczywiście szacuneczek, że wytrzymał, w sensie wytrzymał, no ten early game ograł, no i nie skończył, tylko leci sobie dalej, więc to jak najbardziej na plus, klaserka masz prawie 94%, wydaje mi się, że to jest dobry poziom, my tutaj mamy 94,80, pewnie to wynika z lochów, no my mamy oczywiście wyż Poziom, pewnie tam więcej portali i tak dalej, wiadomo jak to wygląda. Natomiast klaser, masz raczej Git, nie ma do czego się przyczepić. Sprawdźmy sobie jeszcze opis. Wystartował jako free to play, tak jak już powiedziałem, równo ze startem serwera, chyba topowy ranking 61. No i mamy kiedy wbijał poszczególne poziomy. Dobra, jeżeli chodzi o statystyki, jak to tutaj wygląda, boczki po 1500 niecałe, już bym tu nie wrzucał. Wiadomo, że mówi się, żeby te boki były. Powiedzmy na poziomie, yy, w każdej postaci w sumie, na poziomie około 1 szósta ceny głównej statystyki, czyli jak yy, główna statystyka kosztuje tutaj. Yy, 10 milionów, bo to jest Max i to jest taki cap. No to te boczki powinny kosztować 1 milion 600 tysięcy około, czyli to jest chyba około 200 podstawy, coś takiego. Natomiast ja bym już tutaj więcej tych podstaw w boczki nie dawał. Inteligencja 4150, HP 3500, szczęście 3600, oczywiście też już bym w to szczęście nie inwestował. No i co, bardzo fajna postać pancerza, masz Max, tutaj mamy itemki ulepszone razy 8, wszystko jest ulepszone, powiedzmy, tak jak być powinno równomiernie, także nic tutaj nie odstaje. Masz same berylki, więc jak najbardziej ok. Dla porównania, moje podstawy wyglądają bardzo podobnie, więc no mówię, ja nie jestem zwolennikiem, żeby jakoś więcej w to inwestować. Oczywiście mowa o bokach. No i co? Tak samo sobie HP na tym swoim bardziej zatrzymałem na poziomie 3550, więc podobnie. No i teraz lecę tylko i wyłącznie w inteligencję, więc tak to po prostu się prezentuje, tak to wygląda. No i postać bardzo dobra. Pozdrawiamy Mana, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 26 polski, Milik Wojownik ponad 500 poziom, można powiedzieć, że nawet ponad 520 bardzo przyjemnie się patrzy na takie postacie z tak wysokimi poziomami bo zawsze to fajnie wygląda no i mamy top 10 tego serwera to jest w ogóle serwer dość stary w sumie to już można powiedzieć, że top 7, bo tutaj to top 7 jest naprawdę mocno zaklepane przez Milika patrząc na cześć serwer dość stary oczywiście ale tak czy inaczej Milik tutaj bardzo ładnie ciśnie, pozdrawiamy Milika to jest stały bywalec, jeżeli chodzi o streamki i tak dalej. No i co on nam tutaj napisał? Zgłoszenie w ogóle wysłał 26 października zeszłego roku, więc również bardzo dawno temu. Napisał, że gra Eko. Miał wtedy 497 poziom, więc 25 leveli od tamtego momentu wbił. No i dodatkowe informacje. W gram od podstawówki z przerwami. Miałem wiele kont na różnych serwerach. Po latach skupiłem się tylko na tym wojowniku, bo dawał mi najwięcej przyjemności z gry. Moja ostatnia przerwa była dość długa, ale w maju... Tego roku, czyli pewnie 2022, wróciłem do gry, wbijając do tej pory 473 poziom Free to Play. Od tego czasu gram trzy paski na Golda. Podczas eventów typu LD czy Hell Elevator staram się jednak zainwestować trochę grzybków, chociażby żeby zdobyć przedmioty do klasera. Mimo wielu przerw, błędów i braku wiedzy w mojej grze, aktualnie skrupulatnie rozwijam postać i powoli zaczyna jakkolwiek sensownie wyglądać. Po kopalniach najbardziej widać moje przerwy w grze. To chyba tyle, nie przejmuję się innymi, czekam sobie. Nałączenie serwerów i gram z przyjemnością codziennie, a to chyba najważniejsze, dokładnie tak. W ogóle to jest świetne podejście, żeby w ogóle nie patrzeć na ranking, ani nic tylko grać sobie dla własnej przyjemności i dla własnego rozwoju postaci. Bo to tak czy inaczej, prędzej czy później odda w samym rankingu, nie? To jest jakby takie logiczne, z jednej strony nie patrzysz na ten ranking, rozwijasz sobie postać grasz regularnie, a nagle się budzisz, no i jesteś w top 10 serwera więc tak to w tej gierce działa i co my tutaj mamy więcej, jeśli chodzi o suche dane na czas pisania zgłoszenia aura 66, max twierdza kopalnia gemów 66, kopalnia golda 72, z tym, że to było dość dawno temu, milik ostatnio mnie pytał, czy może zaktualizować ja nie mam za bardzo jak tego dopisywać no i nie ma niestety tego w opisie Szkoda, mogłem mu zasugerować, żeby wklepał w opis, to byśmy wiedzieli jak to wygląda na ten moment no ale to można jako taką mniej więcej pewnie policzyć jak to u niego teraz wygląda na pewno ma o wiele mocniej rozwinięte te budynki, które podał. No i dobra, mamy wojownika, mamy 98,5% klaserka klaserek to jest max w ogóle to się coś tam buguje, brakuje pewnie tych itemków walentynkowych w tym momencie jeszcze, ale Milik ma generalnie max klaserę, jaki może mieć na ten moment. itemki wszystkie poulepszane razy 13 z tego co widzę. Więc no wszystko równomiernie, nie ma do czego się przyczepić. Same beryle, beryle już nawet po prawie 1700, widzę. O, tutaj ma nawet 1710. Także no, kamyki bardzo, ale to bardzo mocne. Mamy, kiedy wystartował, kiedy wbił 500 level, no ale oczywiście wiadomo, były tam długie przerwy. Zresztą, jak Milik sam napisał, no i jeżeli chodzi o staty, po 2800 boczki, oczywiście postać stara. Kiedyś jeszcze nie było czarnych gemów, kiedyś inaczej się to rozwijało. Więc stąd te boki tak mocno dociśnięte, że tak powiem. Tu oczywiście, już na, moj, na Twoim miejscu bym tego nie wrzucał bardziej. Szczęście: 2200. Tak samo już bym więcej nie wrzucał, oczywiście, pewnie o tym wiesz. No i teraz mamy główne statystyki, które jak widzimy, Milik prowadzi sobie 1 do 1. Czyli mamy tutaj dokładnie 31 tysięcy. 905 siły w podstawie i mamy 31 905 HP w podstawie, co daje równiutkie statystyki 101 160 siły i tak samo HP, pięknie pięknie to wygląda na twoim serwerze tak jak mówię, jak rozwijać tą postać najbardziej widać jak już wchodzimy do tej ścisłej topki, no i milik tym wojownikiem jako już idzie 1 do 1 robi bardzo dobrze, dlatego że wojownik 1 do 1 jest bardzo dobry na inne klasy postaci, wiadomo tak to działa, że jak walczycie z klasą postaci, która również jako główną cechę ma siłę no to wtedy y, najlepiej mieć tej siły delikatną przewagę, jakieś na przykład 60 do 40 powiedzmy y, natomiast tutaj Milikowi na drodze stoją póki co, y, stoi czterech magów no i dwóch zwiadowców, także iść tutaj 1 do 1 y, to jest bardzo dobry wybór oczywiście wiadomo, no tutaj ciężko będzie mu dogonić topkę, to musieliby skończyć grać po prostu y, dlatego, że tutaj jest pewnie duża przewaga jeżeli chodzi o level, to widać najbardziej na top 1, y, no i pewnie jeżeli chodzi o statystyki, chociaż tutaj zobaczcie Top 2 nie ma wierzchowca, top 2 nie ma potek, więc możliwe, że już skończył grać. Także tutaj czysta cierpliwość i powoli ten ranking się będzie wbijał, no ale top 7 jest już myślę, że na stałe zasiedlone przez Milika dlatego, że mamy dużą przewagę czci. No i teraz pewnie będzie sobie leciał po top 6. Tak czy inaczej mówię, bardzo dobry pomysł na rozwój postaci ciśnij sobie tutaj dalej. Bardzo ładna postać, bardzo ładny dobór itemków, bardzo mi się to podoba. No a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać serwer 5 Polski, no i mamy SHZ777 zwiadowca 500 prawie 87 poziom. Coś pięknego jakieś te dzisiaj postacie są naprawdę mocarne, jedna lepsza od drugiej no i mamy również top 9 serwera tak jak już wspomniałem 5 polskiego SHZ potężny zwiadowca no i zaraz oczywiście mu się tutaj przyjrzymy, tylko najpierw przeczytamy co SHZ nam napisał przede wszystkim tak, 4 listopada zeszłego roku było to zgłoszenie wysłane wtedy miał 560 8 level, więc no 18 leveli od tamtej pory wbił, całkiem sporo wydaje mi się. Napisał, że gra eco, no i dodatkowe informacje, postać założona w 2014 roku, była jedna duża przerwa około półtorej roku. Nie wiem jak gra SHZ, wydaje mi się, że na golda, ale 18 leveli wbić, no powiedzmy w 4 miesiące na tym poziomie, to jest chyba dobry wynik. Jak grasz na golda, to tym bardziej. Wiadomo, teraz ten kalendarz pomaga, no bo tam jest jeden pełny level co 20 dni, no ale tak czy Inaczej dość ładnie tutaj ciśnie, jeżeli chodzi o level. Widzimy, że ma prawie 5.87, więc powiedzmy, że 19 leveli prawie zostało wbite od tamtej pory. No i dobra, możemy sobie obczaić, jak to u niego wygląda. Jeżeli chodzi o klaserek, to pewnie ma max, zgaduję, że mu brakuje, bo ten klaser się w ogóle buguje, co tam jeszcze do postaci Milika. Nieraz ja widzę inaczej jako jakaś tam poboczna postać, aniżeli osoba, która gra na danym koncie, więc zakładam, że tutaj SKZ również ma wszystko na maksa. Tylko mu brakuje. U Milika pewnie brakuje tam y, tych postaci jeszcze z karuzeli, z idolami, tak mi się wydaje. Y, natomiast u SHZ pewnie tylko tych itemków walentynkowych. Y, no i teraz tak, jeżeli chodzi o jego postać, klaserek pewnie Git, tak jak mówię, y, nawet to w sumie widać tutaj. Y, jeżeli chodzi o boczki, to mamy po 2400. Jeżeli chodzi o szczęście, to też 2400. Y, no i mamy główne statystyki: 65-400 zręczności, no i 30 prawie 7000 HP. Y, nigdy nie grałem z nigdy się tak jakoś nie wiem. Powiedzmy, w sensie, no grałem free to play, ale chodzi mi o taką grę na wyższym poziomie. Nigdy się jakoś bardzo nie zastanawiałem, jak tym zwiadowcom powinno się tutaj yy, rozkładać te statystyki. Ale patrząc na to, jaką masz topkę, yy, że tak naprawdę jesteś dziewiąty, jest tutaj wyżej tylko dwóch zwiadowców, no i reszta to są jacyś wojownicy i magowie. Yy, to może taki bardziej, yy, powiedzmy, ten zwiadowca 1 do 1, tak samo jak wcześniej, wojownik yy, by oddał. Chyba, że na początku chcesz Kulfona tutaj prześcignąć, on też jest zwiadowcą, yy, także wtedy tej z ręki a, tu się w ogóle buguje, cześć, dobra, wtedy tej z ręki wiadomo, więcej ci się na niego przyda, no ale generalnie ja bym tutaj leciał bliżej 1 do 1. Może tam jakąś delikatną odstawkę tej z ręki od HP, ale to mówię, jakąś giga delikatną postać jest stara, tak jak napisał SKZ, więc tutaj boczków się nie czepiam, szczęścia tak samo, nie ma tragedii, no i co? Bardzo mocna postać, nie wiem co ja tutaj mogę więcej powiedzieć. I temki ulepszone w miarę równomiernie broń widzimy razy 14, tutaj też niektóre razy 14, razy 15, więc spoko oczywiście. Wszystko w miarę równomiernie. Kamyczki już niedługo będą po 2000, więc tak samo potężne te kamienie. No i co mamy w opisie? O, tutaj zobaczcie. W opisie SKZ napisał, co dokładnie, w sensie, no jak to u niego wygląda. Mamy, kiedy wbił 500 poziom, kiedy wbił 550, 560, 570 i 580. Tak to tutaj wyglądało. Chociaż czekajcie, to on 580 level wbił 26 listopada. Co on tak szybko te levely wbijał a bo te nowe lochy były bez kitu, zapomniałem o tym. Zapomniałem, że to był jakoś etap, kiedy te nowe lochy dodawali. To wtedy się y, tych leveli trochę tam nagromadziło z tych nowych lochów. Dobra, ale może z HZ napisać w komentarzu, czy grasz na Golda, czy na Expa, jestem ciekaw. Y, kopalnia klejnotów 80, kopalnia złota 83, pupile Max Arena E115, lochy, które mu zostały Olim 7 na 10, no i Karszma 8 na 10. Y, tak się prezentuje jego postać. Świetna postać, można podziwiać. Ja tutaj nie mam nic więcej do dodania. Y, pięknie to. Wygląda, no a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 39 Polski. Mamy Gremlona, Druida, 435 level. No i zobaczmy, co tutaj Gremlon ciekawego napisał. Zgłaszał swoją postać 8 listopada, miał wtedy 421 level, więc wbił od tamtej pory 14 leveli. Chyba dość mało, tak mi się wydaje. Co prawda napisał, że styl gry eko, no ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że więcej tutaj zdecydowanie powinien wbić, chociaż oczywiście nie znam szczegółów, więc nie wiesz. Tego do siebie, że tak powiem. No i dodatkowe informacje, gram na tej postaci 2 latka z hakiem, oczywiście Eko, przerwę miałem jakoś koło miesiąca, spoko. Dobra, i co my tutaj mamy? Postać tak samo prawie w top 100 serwera, więc jak najbardziej w porządku. Jeżeli grasz Eko, tak jak napisałeś, może się coś zmieniło, no ale jeżeli grasz Eko, to przede wszystkim grzybki wydajesz na wierzchowca 50%, bo widzę, że masz tutaj 30%, no i na trzy paski. To jest tak naprawdę podstawa, to jest powiedzmy podstawa gry Eko, także no tu zdecydowanie Powinieneś zainwestować w tego wierzchowca, chyba że teraz grasz free to play. Nie mam pojęcia, zerknijmy sobie jeszcze, może, w opis. Start postaci: mamy kopalnię Gemów 30, kopalnia złota 28. Poziom 400 lecę w Golda. Ha, ty już od 400 lecisz w Golda. No nie wiem, czy to jest najlepsze, szczerze mówiąc. Biorąc pod uwagę, jak ta gierka w tym momencie wygląda, to by w sumie tłumaczyło, dlaczego tak wolno wbijasz level. No ale dobra, to jest Twój wybór. Ja tutaj nie będę kwestionował. Co więcej, mamy klaserka 97 ,5. 0.5%, nie wiem czy nie możesz mieć więcej tak szczerze, tu zobaczmy no ale tu w sumie nie ma takich podobnych leveli, nie wiem, nie wiem, to już wszystko zależy od Ciebie, w sensie Ty widzisz sam, czy Ci jakichś itemków brakuje czy coś, jeżeli tak to oczywiście to jest dość stary serwer w ogóle, więc tu pewnie znajdziesz jakieś brakujące itemy, także sobie to ogarnij, żeby tego klasera docisnąć ile tylko możesz, a jeżeli to są same potwory z lochów plus tam walentynkowe itemki, to nie ma problemu oczywiście, możesz w sumie też w komentarzu napisać jak chcesz, no i dobra, jak to tu wygląda, itemy po razy 10, ale tu widzę, że masz co niektóre razy 5 i z czego to wynika? Yy, nie mam pojęcia szczerze, tutaj widzę, że masz podobne, to są jakieś chyba nowe itemki, patrząc na statystyki, yy, no ale itemki powinieneś mieć ulepszone mniej więcej równomiernie, czyli yy, zamiast ulepszać np. część razy 10, a część razy 5, to na przykład nie wiem, wszystko razy 7, wszystko razy 8, yy, generalnie taka powiedzmy jest jakaś tam taktyka na to ulepszanie, yy, więc no tu mówię, yy, nie wiem, to też możesz napisać w komentarzu, z czego wynika takie ulepszenie lepszenie w tym momencie. No i mamy same legendarne gemy, więc jak najbardziej w porządku. Stricte statystyki. Boczki po 2200, czyli można powiedzieć, że książkową. Tak, jak się to powinno robić, 10300 inteligencji, 650 6156, no powiedzmy, bo jak to tak zaokrąglam, wytrzymałości, no i 3200 szczęścia. Ze szczęściem bardzo przesadziłeś, że tak powiem. Szczęścia tutaj już zdecydowanie nie dawaj, bardzo dużo go wrzuciłeś. No i co? Boczki ok. Inteligencja 10300, odbijeś delikatnie to mintom od HP. Tutaj, tak samo jak w przypadku poprzedniego kolegi, nie wiem do końca, jak tego druida bym rozwijał w tym momencie, jak on tak wygląda, jak wygląda. Wygląda. Tak czy inaczej, no mówię, tutaj sobie. Na spokojnie ciśnij jak będziesz wyżej w topce, to wtedy możesz się tam jakoś pod konkretnych przeciwników budować Na razie taka delikatna odbitka inty od HP wydaje mi się, że jest OK więc tak jak mówię, ciśnij sobie dalej, rozwijaj tą postać, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać serwer 16 polski Oskar Maguś 445 level. No i zobaczmy przede wszystkim co nam tutaj Oskar napisał Zgłoszenie wysłał 8 listopada, tak samo To w sumie może wtedy był ostatnio w ogóle, jak tak patrzę, dlatego, że sporo osób tego ósmego powysyłało. Poziom miał wtedy 420, więc od tamtej pory wbił 25 poziomów. Styl gry free to play, to też warto podkreślić, no i dodatkowe informacje. Stare konto z dzieciństwa założone bardzo dawno, zdarzyło mi się kupić z dwa pakiety grzybów, żeby w niektóre eventy lepiej przycisnąć, ale łącznie z 200 grzybków to było. Bardzo dużo przerw na postaci w klasie, bardzo dużo przerw na postaci, nie używasz przecinków i tak ciężko, ciężko się czyta. Bardzo dużo przerw na postaci. W klaserze brakuje mi tylko kilku itemków: z Zbiada i Woja. Ale nie mogę ich uzupełnić, bo jedyne postacie, jakie je mają, są dużo silniejsze. Ok, nie stopuję lochów na Golda. Idę od 400 poziomu. Ozłocone toalety w menadżerze Areny. I 560 duo decilionów powoli do przodu. Pozdrowienia, neutrali i YouTube. Pozdrawiamy również. Używaj więcej przecinków, bo nieraz używasz, nieraz nie. I to tak wiesz. Ciężko przeczytać. Tak czy inaczej, runek w tym momencie na pewno masz więcej, no bo to było około 4 miesiące temu, w sumie równe 4 miesiące temu, jak tak patrzę jak to jak tą postać zgłosiłeś no i co my tutaj mamy jeżeli chodzi już stricte o postać grasz sobie free to play fajnie ciśniesz 25 leveli od tamtej pory więc pewnie grasz regularnie i temki ulepszane razy 11 brońka razy 12 więc w porządku same legendarne gemiki zerknijmy do opisu najlepszy krytyk 238 milionów najlepsza pozycja 70 no to teraz już masz wyższą z tego co widzę kopalnia klejnotów 33 kopalnia złota 56, pupile 100, aura 39, menedżer areny masz 600, prawie 5, w sumie osoby, które się zgłaszają w ogóle, tutaj jeszcze powiem. Do tego przedstawienia, fajnie, jakby mniej więcej taki opis sobie dawały i to w miarę aktualizowały, żeby po prostu na czas nagrywania odcinka ludzie widzieli, jak wy w tym momencie stoicie w tych wiecie w tej twierdzy, w tych podziemiach, no i tam pupile i tak dalej, no nie? Pu y aha, to już czytałem. Ozłocony kibel i potwory, y przyspieszony kibel, potwory i przekąski. Y spoko, fajnie to wygląda, fajnie sobie tutaj rozbijasz. Grażna golda od 400 poziomu, no też mi się wydaje, że to jest troszeczkę za wcześnie, mówiąc delikatnie, zwłaszcza na tym etapie gry, no ale to nic, tak wybrałeś, nie będę Cię tutaj pouczał, to jest jakby indywidualna kwestia każdego, no i teraz statystyki, 1930 masz boczki, więc spoko szczęście 2500, no to już boków i szczęścia bym zdecydowanie na Twoim miejscu nie dawał więcej, 13300 13 powiedzmy inteligencji no i 6000 wytrzymałości czyli idziesz sobie tutaj około dwa razy więcej inteligencji od wytrzymałości, jak dla mnie spoko, ja swojego maga też przynajmniej mnie na ten moment tak rozwijam, żeby mieć tej inteligencji około dwa razy więcej od tego HP, więc ja w coś takiego bym szedł. Masz tutaj top 69, było dużo przerw, ale ciśnij sobie na spokojnie, ciśnij sobie dalej, wbijaj ten poziom, no i prędzej czy później pewnie do tego top 30 się doczłapiesz, że tak powiem. Serwer dość stary, pewnie dużo osób nie gra, zresztą to widać, są jakieś braki w gildiach i tak dalej, więc na spokojnie i jakoś tam się doczłapiesz. No i tyle, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 38 polski mamy Danielo Berserka 444 poziom no i zobaczmy co on nam tutaj napisał 8 listopada, tak samo moment zgłoszenia serwer, a to już jest 426 poziom postaci miał wtedy więc bił 18 leveli od tamtej pory natomiast gra free to play więc jest to jak najbardziej zrozumiałe no i dodatkowe informacje pytanko jak mam itemy co dają mi plus 30 plus 40 to zamieniać czy nie wiedząc, że zanim mi wydropi klejnot pomarańczowy, to trochę minie Wiesz co, no tak plus 30 to może jeszcze nie, ale takie plus 40 to już bym sobie powolutku zamieniał. To jest też ciężkie pytanie, bo tu dochodzą jeszcze ulepszenia od kowala, więc no mówię. Nie jest to takie proste, natomiast no jak itemek Ci daje plus 40 już, to raczej bym jakoś szedł w kierunku tego, żeby go po prostu wymienić. Może Ci tam coś, no grasz free to play, więc tych itemów nie zmieniasz jakoś bardzo często. Także no jak już coś takiego wypada, to to lepiej brać, lepiej poczekać na gaming i go po prostu zakładać. Tak mi się wydaje, tak ja bym robił plus 30, może jeszcze nie, biorąc pod uwagę, mówię, te ulepszenia do Kowala. Natomiast plus 40 w górę, no to już bym zdecydowanie wymieniał. Dobra, grasz sobie free to play prawie 98% klaserka, więc jak najbardziej spoko. Nie wiem czy po, przy poprzednich powiedzmy omawiałem klaser, ale nie było tam się za bardzo do czego przyczepić, dlatego też nie zwracałem na to uwagi. Boczki masz dwa, powiedzmy 300 około, szczęście 1500, prawie 5000 wytrzymałości i 12000 HP. Grasz berserkiem, temy poulepszane niektóre razy 10, niektóre razy 8, w miarę ok, stara się to wiadomo, tak w miarę równomiernie. Same legendarne gemiki, no i co, jeżeli chodzi o te statystyki, boków i szczęścia no to już nie dawaj zdecydowanie, można powiedzieć że tak samo książkowo je rozłożyłeś. Natomiast jeżeli chodzi o siłę i HP, grasz berserkiem, ja bym tutaj nawet jakoś 3 razy więcej siły od HP stosował. Jak ja grałem swoim berserkiem, to tak właśnie robiłem, że plus minus 3 razy więcej właśnie tej siłki od HP no i jakoś to tam zdawało egzamin więc jak teraz masz powiedzmy 5000 HP no to ja bym poleciał tą siłę do 15000, potem załóżmy w podstawie oczywiście, potem załóżmy 6000 HP, no to już 18000 siły, no i coś takiego, ja tak grałem, wydawało mi się to ok możesz sobie tam wiadomo przesymulować i tak dalej, co będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednie, no ale statystyki zawsze można poprawić, jak za bardzo odbijesz tej siły od HP, to możesz potem samo HP lecieć i w końcu Ci się to wyprostuje, także z tym nie ma problemu, no ale na razie jesteś Top 150 serwera. Na razie nie walczysz o ścisłą topkę, ścisłą czołówkę, więc możesz coś takiego lecieć. Zwłaszcza podlochy. To jest bardzo dobre podlochy. Takie, taki rozkład statystyk, więc w porządku. No i co, tyle. Mówię. Klaser w miarę ok. Nie ma tutaj za bardzo do czego się przyczepić. Sprawdźmy sobie jeszcze opis. Kopalnia klejnotów 31, skarby 45, kopalnia złota 41, no i Tornado 907 na 1000. Mamy, kiedy wystartował, to raczej nie ze startem serwera, tylko jakoś tam później z tego co widzę no, i mamy 410 level, kiedy wbił 420, 430 i 440. 3 stycznia, czyli po miesiącu i 5 dniach, jak ja to nagrywam, wbiłeś no powiedzmy prawie 5 leveli, No nie tak to wygląda, ale w Free to Play także bardzo w porządku. No i tyle. Nie mam, tak jak mówię, za bardzo do czego się przyczepić. Fajna postać, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 38 międzynarodowy. Mamy berserka, który ma prawie 500 poziom, więc tak samo bardzo fajna postać, Peter. No i zobaczmy, jak to tutaj wyglądało, jeżeli chodzi o jego zgłoszenie. Zgłaszał się 14 listopada. Poziom miał wtedy 479. Serwer, tak jak mówię, W38. Styl gry Free to Play. Co ciekawe. No i mamy dodatkowe informacje. Gram od marca 2020: od początku do końca Free to Play. Od około 400 levela lecę w Golda. Kurde, to już chyba trzecia postać, która leci w Golda, tak bardzo wcześnie. No ale dobra, tak jak mówię, to jest wasz wybór z tym nie ma problemu no i sprawdźmy, jak to tu wygląda. Grasz sobie free to play, masz gry for smoka, masz komplet potek, nie wygląda to do końca jak tak na pierwszy rzut oka jeżeli chodzi o. W sensie no, jak na free to play, no nie Nie jest to takie do końca, moim zdaniem trzeba by na pewno, ale oczywiście tutaj wiadomo, może sobie odłożyć grzybki, nie wiadomo jak to wygląda, więc broń Boże, nikogo nie oskarżam. Masz prawie, to, masz w sumie no, top 60 tego serwera, prawie top 50, więc ładnie. Jeżeli faktycznie od początku do końca grasz free to play, to bardzo fajnie no i widać, że również ten wysoki ranking powolutku można osiągnąć właśnie grając sobie na spokojnie bez wydawania grzybków, tylko no wtedy jest potrzebna duża cierpliwość. Dobra, temki masz poulepszane razy 13 z tego co widzę wszystkie, więc wszystko fajnie, wszystko równomiernie, mamy opis, kiedy wystartowałeś, nawet w sumie później, no 3 miesiące, nawet ponad, 3,5 miesiąca później, aniżeli start serwera, najwyższy ranking 34, kopalnia gemów 42, kopalnia złota 59, aura 50 14 legendarnych itemków. No i teraz tak, boczki masz 1950 około powiedzmy, więc w porządku, już bym ich tutaj nie dawał. Szczęścia też prawie 2000, też już bym go więcej nie dawał. No i mamy 8000 wytrzymałości i 27,5 siły. Graż berserkiem, więc rozkład myślę, że w miarę sensowny w tym momencie bym tutaj, no troszkę więcej tego HP, nie, na przykład sobie dobi nie wiem, do 30 tysięcy siły, jak już tak w nią lecisz i jakoś do 10 tysięcy HP, żeby tak było około, moim zdaniem oczywiście, żeby było około razy, trzy razy więcej tej siły od HP w podstawie, ale postać jak najbardziej w porządku, klaserek też raczej dociśnięty na maksa, ile możesz w tym momencie, więc mówię, wszystko git, bardzo fajna postać, gemiki po 1350 już, no kurde, nie wiem, jakoś mi to nie wygląda, jakby to była postać w 100% free -to -play. Bardziej takie eko, chociaż norunki masz 29% tylko w broni, ale kurde. Same duże, legendarne gemy, no nie same duże, tu jeden mniejszy, ale no tak jakoś to dziwnie wygląda. Tak jakoś to tak, no możesz wyjaśnić w komentarzu, jeżeli oczywiście chcesz. Tak czy inaczej, postać bardzo fajna. Nawet jeżeli grasz eko, czy tam coś więcej, to tak czy inaczej, bardzo, bardzo fajna. Ciśnij sobie tutaj dalej, wbijaj 500 poziom, bo to już niebawem. No i co? My oczywiście możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 50. Międzynarodowy Maguś 486 poziom Emerku. No i widzę, że mnie tu w ogóle słońce zaczęło bardzo mocno doświetlać, ale to nic. Bardzo fajna postać Emerku, z którym się wymieniamy, bo gramy na jednym serwerze, wymieniamy się jakimiś statystykami, doświadczeniami, oboje gramy magiem, więc po prostu fajnie, fajnie mieć kogoś takiego. No i co nam tutaj Emerku ciekawego napisał w zgłoszeniu? Zgłoszenie miało miejsce 20 listopada no 2022 roku, to jakby logiczne. Poziom miał wtedy 467, więc już był prawie 20 leveli od tamtego czasu. Serwer, tak jak wspomniałem, W50, styl gry, grzybiasz no i dodatkowe informacje. Chciałem przedstawienie po tym, jak kliknę lochy i pomału stało się to, fa stało się to faktem. Moje oczko w głowie od początku W50 grane, na początku eko, potem trochę grzyba poszło na rękę. Legendarne lochy, a od czasu stopowania lochów znowu uważam się za mocniejsze eko. 460 poziom Switch na Golda. Zdaję sobie sprawę, że w momencie przedstawienia, może już będę po świątecznym przebieraniu, ale to nawet lepiej. Generalnie to więcej nie mam dużo do dodania. Chciałbym w, dwu, w drugą rocznicę wbić 500 poziom czyli to będzie chyba jakoś w lipcu ale myślę, że to się na spokojnie uda, bo do lipca sporo czasu dokładnie. Pozdrawiam wszystkich widzów z Xargadza, który leci podobnie jak ja, no i całą ekipę, czy to z Discorda, czy z gry. Pozdrawiamy również, oczywiście. Tak jak już wspomniałem, już Cię tu wychwaliłem na początku. No i co my tutaj mamy? Emerku, Umysł, matematyka, zakładam, że gra lepiej ode mnie, że wybiera lepsze misje ode mnie, że bardziej się stara niżeli ja, tak mi się po prostu wydaje. No więc tutaj za dużo pewnie ci doradzić nie mogę, ale sprawdźmy. Kiedy wystartował dokładnie? 9 lipca, czyli 9 lipca 2022. Przepraszam, 223 oczywiście, bo to w drugą rocznicę. Chciałbyś mieć poziom 500? No, myślę, że też się to na Luzaku uda. Kiedy wbił 400 poziom, kiedy wbił 420 poziom, cele na 2023 rok, 515 poziom, 60 tysięcy bazowych statystyk i skończyć tutaj skarbiec, chyba, jeżeli się nie mylę. No i dobra, lecimy dalej. Gold Knob, dokładnie od 460, napisał, że gra na Golda i jak to tutaj się prezentuje, boczki. Po 1455, więc no ja jestem fanem, ja też tutaj na podobnym poziomie y, zostawiam te boki, niby się powinno więcej, no ale ja tu nie zamierzam więcej inwestować, szczerze mówiąc, y, wytrzymałości mamy 10500 no inteligencji mamy 22 000, y, powiedzmy 200 zaokrąglimy, y, no i tak samo niecałe 1500 szczęścia, więc tu jeżeli chodzi o statystyki, y, bardzo podobny rozkład do naszego, no my mamy troszkę mniej HP, bo 1000, y, natomiast mamy inteligencji delikatnie więcej, tam około 1500, niecałe, nie całe, coś koło tego, no ale tak czy inaczej, podobnie z tego co widzę, rozwija tego Magusia, tak podobnie do nas, generalnie klaserek zakładam, że Max, więc tutaj oczywiście nic nie mówię bo pewnie masz wszystko co możesz w tym momencie mieć no i co itemki poulepszane wszystkie razy 15 z tego co widzę maksymalne runki gemiki po 1150 średnio powiedzmy kurde no tak jak mówię bardzo fajna postać w ogóle to tak jak mówię mi się przez to fame MMA i przez łaszczyka tak mi się wkręciło że teraz nawet dla beki to sobie nieraz powtarzam zauważyłem na tych odcinkach no ale tak czy inaczej bardzo fajna postać bardzo mi się podoba bardzo mocna postać i oczywiście ciśnij tutaj dalej o wiele fajnie się gra, jak się ma taką osobę, która najlepiej gra tą samą klasą postaci i można się po prostu powymieniać, wiecie, jakimiś doświadczeniami, jak to tu wygląda i tak dalej, nie? To jest o wiele przyjemniejsza gra. No i my tutaj z emerku tak sobie ciśniemy, więc yy, mówię, bardzo fajna postać, bardzo mi się podoba, gratuluję, ciśnij dalej, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 54, międzynarodowy Daro Maguś, 415 poziom no i zobaczmy co nam tutaj ciekawego po raz kolejny napisał. Poziom postaci 400 w momencie zgłoszenia, było to 28 listopada zeszłego roku, tak jak mówię serwer na którym grasz W54 no i styl gry mamy Grzybiarza. Jak na Grzybiarza w powiedzmy no 3 miesiące, ponad 3 miesiące wbić sobie z your mood. 15 leveli, no tak na dobrą sprawę. Chyba, że tutaj napiszę, że gra na golda, to zaraz przeczytamy. Ale, chyba, jako grzybiasz, to jest troszeczkę malutko. Nie chcę tutaj cisnąć, nie chcę tutaj, wiecie, nic tam powiedzmy, jakoś, no nikogo obrażać czy coś. Mam nadzieję, że się nic, nikt nie poczuje obrażony. Ale to są takie moje odczucia, że 15 leveli to troszeczkę mało. Chyba, że stopujesz lochy, no ale to i tak chyba by było trochę za mało. Ale dobra, zaraz do tego przejdziemy. Dzień zgłoszenia to już powiedziałem. Klaser 96,73%. Brakuje i temu świątecznych i potworków, no ale teraz widzę, że chociaż nie, masz w sumie dość podobnie. To w dalszym, no i tam świąteczne już powinieneś mieć, bo teraz no, był grudzień, wiadomo. No to teraz ci chyba tylko potworków brakuje, ale masz 97%, nie wiem czy nie za mało, ale dobra. Podstawa Int3, a no to zaraz sprawdzimy. Mam zamiar teraz podbić Intę do 12500, potem wytrzymałość do 8000 i Intę do 16k, czyli lecisz tak dwa razy więcej Inty od HP, spoko. Lochy sejwuję od około 375-383 levela, oprócz tych nowych strefie światła, tak jak na screenie. Screena no ja tutaj widziałem, ale, ale wam nie będę pokazywał. Straciłem około 2-3 dni gry, przez co straciłem około 2 levela. Reszta rozpisana w opisie postaci, na początku ostry grzybiarz, teraz raczej eko. dobra, no to troszkę więcej tu Tłumaczy. Jest to moja postać po dłuższej przerwie, przez co zamiast ulepszać arenę za grzyby, to wolałem klikać jeden loch za 2000 grzyba, albo klikać legendarny za 12k. Pozdrawiam widzów. Pozdrawiamy również Daro. O Jezu, jak mnie tu prześwietliło. No nic, no nic z tym nie zrobię niestety. Akurat teraz tak słońce wyszło. Pozdrawiamy Daro. Napisałeś, że teraz grasz bardziej eko, no i że lochy stopujesz. No to okej, okay. przy stopowaniu lochów w 15 leveli, w te powiedzmy no... Yy, no... 3 miesiące około nie Chociaż nie no 2,5 miesiąca plus minus No nieważne tak czy inaczej Bardziej się to klei w jakąś logiczną całość Tak samo ten klaserek 97% niecałe Zacząłeś stopać na tym 3,75 około Więc no zdecydowanie Jest to spowodowane tym Że masz tych potworów mało No i tego klaserka też nie masz dużo jak na ten level To już powiedzmy w miarę sensownie wygląda Mam nadzieję, że tutaj nie uraziłem Cię Czy coś takiego nie był taki mój cel Bo wiecie ja też Nie umiem tak jakoś analizować Ile się powinno wbić w takim odstępie czasu, a w takim? Ludzie grają, widzicie, niektórzy na golda od 400 poziomu, więc wbiją o wiele mniej leveli w te 3 miesiące, aniżeli ktoś kto gra na expa. Jak ktoś stopuje lochy, no to gra na expa, ten level idzie jeszcze na tym etapie całkiem sensownie, no ale tak czy inaczej, no ciężko tak, wiecie, osądzić powiedzmy, nie? Sprawdzić ile powinno tych leveli wpaść, jak to wygląda, więc tutaj no ja sobie tak gdybam głośno, głośno myślę powiedzmy, no i tak to wygląda, dobra po 2000 boczków, szczęście 200 no boków i szczęścia bym już nie dawał na twoim miejscu, 8300 prawie inteligencji, 5000 HP yy, czyli w tym momencie chyba chcesz, tak jak napisałeś chociaż nie, jak ty to tam powiedziałeś bo już yy, mam zamiar teraz podbić Intę do 12500, potem HP do 8000, Intę do 16k okej, okay, no to tak w miarę to sobie rozbijasz żeby, to jest dość nowa postać, że tak powiem, więc wiadomo jak to wygląda, yy, więc powiedzmy tak sobie to w miarę rozwija, żeby było dwa razy więcej to od HP. Jak najbardziej spoko. Klaserek, no już wyjaśnione, dlaczego go tak wygląda. Wczesne stopowanie lochów, w dalszym ciągu stopujesz, więc ci pewnie sporo potworków brakuje. No i dobra, co my tutaj mamy? Mamy, kiedy wystartował setny level 200, 250, 300, 350, 400 yy, wydane grzyby 73 tysiące. Ej, to jest w ogóle postać w top 30 tego serwera. Dopiero teraz to zauważyłem, szczerze mówiąc, top 30 tego serwera, więc bardzo ładnie yy, swoją drogą. Ścisła topka, można by powiedzieć, która się od razu, jak się wpisze, jedyneczkę w rankingu pokazuje. Więc bardzo ładnie, no ale 73 tysiące grzybów wydane na postać. Yy, bardzo dużo, nie? To jest bardzo dużo grzybów jakby nie patrzeć, no i dni stracone miałeś dwa albo trzy to napisałeś, ale spoko, spoko, okej. Okay. No może te 15 leveli to jest taka przy stopowaniu loków odpowiednia ilość w tyle czasu. No nie wiem, kurde, już dobra, nieważne, bo się będę tu rozwodził. Możesz napisać, jak to wygląda z Twojej perspektywy. Ja zawsze zachęcam do pisania komentarzy, ja to zawsze czytam, zwłaszcza te osoby, które są przedstawiane w odcinku, no i wiem, co i jak mniej więcej. Dobra, tak jak mówię, boczków i szczęścia bym już nie dawał, staty fajnie porozkładane, masz tutaj 97% klaserka, więc spokojnie itemki poulepszane razy 12, tutaj widzę brońka, reszta razy 13, więc wszystko w miarę równomiernie, fajnie to wszystko wygląda, no i co, ciśnij sobie dalej, tutaj nie masz w ogóle maksymalnych runek, no jak na wydanie tylu grzybów na konto, maksymalne runki to jest must have, no ale sam napisałeś, że zamiast ulepszać arenę to wolałeś lochy klikać, co oczywiście nie jest najmądrzejszym, no ale to sam napisałeś, więc już o tym wiesz. No ale generalnie postać wygląda bardzo dobrze, tak szczerze, w sensie spoko statystyki w top 30 jesteś, stopujesz sobie lożki, bardzo to sensownie wygląda. nadgonić teraz to ma rękę. No i tak na dobrą sprawę postać będzie naprawdę topowa, więc bardzo fajnie, bardzo mi się podoba, możesz napisać w komentarzu i tam odnieść co do niektórych moich rzeczy No a my lecimy sobie dalej. Kolejna i zarazem ostatnia postać w tym odcinku, już dziesiąta. Ja się tak staram, dziesięć postaci na odcinek przedstawiać, żeby, yy, no nie, żeby to jakoś wiecie, nie było nie wiadomo jak długie, jeżeli chodzi o te odcinki. Yy, no i co? Mamy młodego ryśka, serwer 55 Międzynarodowy. I co on nam tutaj napisał, jeżeli chodzi o swoje zgłoszenie? Wysłał zgłoszenie 1 grudnia, miał wtedy poziom 232. Napisał, że gra Free to Play. No i dodatkowe informacje: Wino to moje paliwo. Ok, rozumiem. No nie ma tutaj za dużo informacji, jeżeli chodzi o postać. No i jak to nam tutaj wygląda? Poziom 280, Free to Play. Więc, no, można powiedzieć, że postać dopiero się rozwija. To jest jeszcze wczesny etap. Młody Rysiek jest subskrybentem na Twitchu, więc to jest w ogóle proboszcz, kto ogląda z my ten wie o kogo chodzi, więc no tutaj dlatego taki level został, że tak powiem, przepuszczony. Napisał, że gra free to play że jest to jego pierwsze konto, więc wiele rzeczy można wybaczyć. No i co my tutaj mamy? Przede wszystkim klaser. Klaser wydaje mi się, że powinieneś zdecydowanie podbić. 70% klasera, zobacz, tutaj mamy Berserka, który ma zaledwie 8 leveli więcej od ciebie, no a ma 17% tego klasera więcej. To taki pierwszy lepszy przykład z brzegu. Czy mamy tutaj jeszcze, a może wejdziemy w ogóle w Twoim gildię zobaczmy sobie ile osoby w okolicach Twojego poziomu mają klasera 272, o kurde 45, tu mamy 65, dobra, to może to nie był naj, najlepszy pomysł. No ale tu zobacz 273 level, 85% klaserka A, ty masz 280 w ogóle, no właśnie, to ty bardziej tutaj, tu podobnie do ciebie, no tu te klasery to widzę, że nie są jakieś wybitne, no ale tak czy inaczej, to może jakaś gildia jest for fun, nieważne, tak czy inaczej, no z 85 wydaje mi się procent tego klasera, jak na tym levelu powinieneś mieć. Pewnie ci brakuje dużo itemków, przede wszystkim, pewnie w oczywiście wchodzą w grę jakaś tam wieża, jakieś potwory, no ale tak czy inaczej itemków, itemków ci brakuje, zakładam od groma, no i te itemki na W55 sobie znajduj, masz świętego grala, więc robisz to na luzie, My Myślę, że mówię, z 15% jak nie lepiej na spokojnie wyciśniesz. Dobra, jeżeli chodzi o boki, to masz tak 300 zręczności zaledwie, 1700 siły nie wiem czy to przez to, żeby na wojowników być mocniejszy, no ale tej z ręki bym na jakimś evencie golda dobił chociaż do 1200-1300 i już mieć z głowy siły już nie wrzucaj w ogóle szczęścia masz 1700, też już tego nie wrzucaj w ogóle 200 inteligencji 1900 wytrzymałości, delikatna odbitka i od HP jako maguś, jak najbardziej spoko, tu bym się nie czepiał, najbardziej te boki mnie zastanawiają. No i co i temki masz po poulepszane... No tak różnie. Większość masz razy 1, broń masz razy 8, buty masz razy 6. Generalnie ja przed 300 poziomem bardziej niż razy 2, maks razy 3 może itemków bym nie ulepszał, bo te itemki w miarę szybko zmienia się jeszcze na tym etapie, więc no tutaj stracisz dość dużo surek, jakby nie patrzeć. Tu masz razy 8 buty, tu masz broń, razy, w sensie razy 6, tu masz broń razy 8, więc no mówię, raczej bym to zostawił na takim mniejszym poziomie, tak jakoś dziwnie to zrobiłeś, ale to jest pierwsze konto można wybaczyć, ja Ci tutaj tylko daję ewentualne wskazówki, co mógłbyś jakoś tam poprawić co więcej mogę powiedzieć chyba tyle, no gemiki masz same czarne, w miarę możliwości sobie wymieniaj na legendarne oczywiście, w broni masz legendarny więc spoko, no i mówię ten klaser przede wszystkim to najbardziej boli, no i te boki tak dziwnie rozłożone, tu się 1700 tu 300 zaledwie, nie? Może ci się wydaje, że na zwiadowców jako mag jesteś w spoko i boki ci nie są potrzebne. No i generalnie poniekąd tak jest no ale dla świętego spokoju dobić to nawet i do tego 1700 na jakimś evencie Golda chociaż kurde, ty tu masz 1900 HP No po prostu podbić, żeby to było w miarę na równi siła ze zręcznością najłatwiej na evencie Golda, bo wtedy ci sporo golda, golda poleci. No i już to zostawić w spokoju, szczęście zostawić w spokoju i sobie maksować główną statę i HP do tego dążę, klaser Podbi itemków nie lepsze, aż tak na razie, jak sobie będziesz to wymieniał, to ulepszy wszystko najwyżej tam razy 3 i będzie git No i wszystko, generalnie wszystko myślę, że tak na szybko wytłumaczyłem to co powinienem wytłumaczyć. No i dobra, tyle, tyle jeżeli chodzi o przedstawienie postaci Mogę Wam powiedzieć, ile mi zostało zgłoszeń, bo niedużo Mamy raz, mogę powiedzieć po nikach, żebyście wiedzieli kto będzie w kolejnym odcinku Mamy rzeźnika, mamy królewicza Szegusia, mamy Brokamik z popachi 嗯。Mm. Okej, okay, dobra, czyli to jest 3, mamy Elpokok, mamy Teo, mamy Aeris, mamy Kubiksa, mamy Piechusa, no i mamy Piotrka, a jeszcze Orbiemir, czyli to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, czyli mamy idealnie zgłoszeń na kolejny odcinek i tyle. I tak naprawdę zgłoszenia się skończą, więc przypominam, jeżeli macie poziom 400 i w górę, to wbijajcie na Discorda, zgłaszajcie się, tak jak to powiedziałem na... Po Początku odcinka jak to zrobić, a jeżeli macie subika, jeżeli macie wspierającego na subika na Twitchu, oczywiście wspierającego na YouTubie To możecie mieć poziom nawet niższy i też się zgłaszajcie, żeby seria dalej powiedzmy trwała, no bo mówię, zostało nam materiału, że tak powiem, tylko na jeden odcinek. Tyle. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie dziękuję za oglądanie. Piszcie w komentarzu, która postać dzisiaj pokazanych Wam się najbardziej podobała. Możecie oczywiście subskrybować z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, możecie zostawić kciuka w górę, wbijajcie na Discorda, na Instagram i na Twitcha. Linki są przy pięknym komentarzu oraz opisie. No i wszystko. Dzięki pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!